Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Iwona Sierocka, wicestarosta Płocki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o dużej, nowej inwestycji leczniczej, która powstaje przy pomocy starostwa powiatowego. Proszę powiedzieć, co to za inwestycja? Tak, rzeczywiście, 16 września bieżącego roku starosta Płocki, pan Mariusz Bieniek i ja podpisaliśmy umowę z Grupą Zdrowie Arkadiusz Mieliński z Płocka. Może przejdę tak od początku i powiem, co to jest za inwestycja. W połowie sierpnia bieżącego roku Zarząd Powiatu Płockiego podjął dwie decyzje w formie uchwał. Pierwsza z nich to w sprawie podjęcia działań dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy i utrzymania obiektów ochrony zdrowia na działce w Goślicach, nieopodal Domu Pomocy Społecznej, którą właścicielem tej działki jest właśnie Powiat Płocki. Ogłosiliśmy, później była druga uchwała, ogłosiliśmy konkurs na wybór podmiotu mającego zrealizować tę inwestycję. I najlepszą ofertą, jaka wpłynęła, była oferta Grupy Zdrowie pana Arkadiusza Chmielińskiego z Płońska. I to właśnie ta firma zajmie się nowym zagospodarowaniem działki w Goślicach. Firma ta istnieje dosyć długo, bo od 1998 roku najpierw oczywiście zajmowała się jakby lecznictwem, gabinetami, natomiast od 2003 roku poszerzyła swoją działalność o zakład opiekuńczo-leczniczy zajmujący się całodobową opieką długoterminową w Wolęcinie. W 2008 roku powstała ich kolejna inwestycja w to Czubaki Kraszewo, gdzie mają bardzo dużą ilość łóżek kontraktowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia i jest to tak zwany ZOL. Myślę, że firma ta jest firmą bardzo wiarygodną, ponieważ działa już bardzo długo i mam zaufanie, że będzie prowadziła to lecznictwo na bardzo wysokim poziomie. Trzeba sobie zdać sprawę, że oprócz tego tak zwanego zakładu opiekuńczo-leczniczego będzie hospicjum. Zarząd Powiatu w Płocku, jak i oczywiście radni, zdawali sobie sprawę już od dłuższego czasu, że mieszkańcy zarówno Powiatu Płockiego, jak i miasta Płocka niestety borykają się z ogromnym niedoborem ilości łóżek w hospicjum. Oczywiście są dwa hospicja w Płocku, ale łącząc miasto Płock i Powiat Płocki to jest ze 230 tysięcy osób. I chcemy zapewnić, aby osoby, które chorują, są już w tym najgorszym stadium, miały godne warunki i godną opiekę medyczną. Dlatego naszym takim głównym pomysłem to było właśnie zbudowanie, utworzenie hospicjum. Ten zakład opiekuńczo-leczniczy wyszedł już później w trakcie. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest też, uważam, bardzo potrzebny na tym terenie, ponieważ no, w mieście Płocku jest jeden, w powiecie płockim w ogóle nie ma. Jest, bym powiedziała, taka biała plama, a osoby, które chorują, są po wypadkach samochodowych, niestety po udarach, potrzebują zakładu opiekuńczo-leczniczego, a później też rehabilitacji. Bardzo dużo pacjentów, właśnie jak dowiedzieliśmy się nawet z oferty złożonej przez Grupę Zdrowie, ale także później w rozmowie z panem prezesem, dowiedzieliśmy się, że bardzo dużo mieszkańców powiatu Płockiego, ale też i miasta Płocka trafia właśnie do Kraszewa i jest obsługiwanych przez tą firmę. Tutaj myślę, że będzie ta lokalizacja jest dosyć dobra, Goślice, dlatego, że jest to w pobliżu Płocka, w pobliżu niedalekiej szpitala wojewódzkiego, jak i szpitala Świętej Trójcy. Więc cała ta opieka medyczna, jeżeli coś się pogorszy, stan będzie cały czas zabezpieczona, a także dla mieszkańców zarówno powiatu płockiego, jak i miasta, dojazd do Goślic jest dosyć dobry i nie będzie kłopotliwy. No właśnie, w którym miejscu dokładnie powstanie ten kompleks? Ten kompleks powstanie przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, dla którego tego Domu Pomocy Społecznej organem prowadzącym jest właśnie Powiat Płocki. Mieści
mieści się tam też zespół szkół specjalnych, też organem prowadzącym jest powiat płocki. To jest zarówno dom, jak i szkoła umiejscowione jest po lewej stronie, jak się już wjeżdża na teren domu pomocy społecznej, a to będzie po stronie prawej. Ta działka należy do powiatu płockiego, została wydzierżawiona. I tam ma właśnie powstać ta inwestycja. Myślę, że będzie to dobry kompleks też, ponieważ Dom Pomocy Społecznej, osoby, które nie będą już się kwalifikowały do zakładu opiekuńczo-leczniczego, mogą skorzystać później z domu opieki społecznej. A w zakładzie opiekuńczo-leczniczym są też dzieci. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, w jakim okresie życia trafi się, że będzie musiała osoba dorosła, czy osoba młoda, dziecko, skorzystać z opieki leczniczej. Więc też swoją rolę spełni zespół szkół, gdzie młodzież czy dzieci muszą pobierać naukę. Będzie to taki całościowy kompleks. Muszę zapytać o termin, kiedy prace się rozpoczną. No mam nadzieję, że prace rozpoczną się szybko, natomiast terminem nie jestem w stanie dzisiaj tu panu redaktorowi, ani państwu powiedzieć na antenie, dlatego że oczywiście jest to uzależnione też od wszystkich pozwoleń. A jak wiadomo, no niestety, ale taka inwestycja jeszcze dotycząca, gdzie będą przebywały osoby chore, szczególnie leżące, wymaga odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich pozwoleń i decyzji. Więc po uzyskaniu taką mam tutaj informację od przedstawiciela grupy zdrowie, pani dyrektor Katarzyny Stępińskiej, że jak tylko uzyskają wszelkie pozwolenia, od razu rozpocznie się budowa. Oczywiście pozwolenia też nie jest, że mogą być uzyskane z dnia na dzień, bo są odpowiednie terminy ustawowe, więc no niestety chwilę jeszcze się, zanim rozpocznie się już taka prawdziwa budowa tej inwestycji, wbite łopaty, to niestety jeszcze na pewno chwilkę będzie tego czasu oczekiwania. Ale mam nadzieję, że kiedy już ta inwestycja się rozpocznie i kiedy się zakończy, to spotkamy się jeszcze raz i porozmawiam, jak to wszystko wygląda, prawda? Oczywiście mamy taką nadzieję, będzie pewnie i otwarcie. Tutaj dla firmy Grupa Zdrowie Arkadiusz Mieliński jest chyba najważniejsze też, aby zdobyć kolejny kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby ta opieka mogła być oczywiście nieodpłatna. I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem poranka była pani Iwona Środka, wicestarosta Płocki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Gość poranka.